Z racji tego, iż zostało napisane pytanie, jeśli chodzi o ten radiotelefon Canute RS590S w sprawie mocy ze zwykłego mikrofonu, zademonstruję, jak to wygląda. Zobaczcie, zwykły mikrofon jest podpięty. Moc ustawiona w AM-ie 25 W, jak widać. Proszę zaobserwować teraz licznik mocy. Miernik mocy tutaj mamy w watach. Będzie widać doskonale. Nośna prawie 30. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Widać około 56 W w szczycie wychodzi. Emisja SSB. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Nawet do 130 W, jak widzieliście w szczycie, przy normalnej modulacji. Przy normalnej modulacji 130 W w szczycie było. Raz, dwa, trzy, próba. No 120, 100, 100 W na pewno przy normalnej modulacji. Także można zobaczyć, że radio działa tak, jak powiedziałem. Także tyle chyba by było na temat tego radiotelefonu. Oczywiście chodziło o to, czy radio osiąga 100 W podczas normalnej modulacji z mikrofonu dynamicznego, oryginalnego. Więc na potwierdzenie tego nakręciłem właśnie taki film, żeby można było sobie to zaobserwować. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zachęcam do oglądania naszego kanału. Oczywiście subskrybowania, jeśli potrzebujecie wiedzieć, co dzieje się na naszym kanale. I oczywiście koło przycisku subskrybuj. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawali wszystkie powiadomienia.